przypowieści mamy trzy osoby: kapłana, lewitę i samarytanina. I połączyły ich dwie rzeczy. Każdy z nich szedł drogą, obok której leżał półumarły człowiek, i każdy z nich go dostrzegł. Ale samarytanina wyróżniło jedno. Wzruszył się głęboko, czyli dopuścił do swojego serca emocje. Zastanowił się, co musi czuć ten człowiek, który powoli umiera. Tego nam czasami brakuje i wiem, o czym mówię, bo sam przeżywam to niejednokrotnie na własnej skórze. Kiedy sobie mówię, nie chcę mi się pomagać, nie muszę tego robić oraz przede wszystkim tyle rzeczy mam na głowie, że jeszcze kolejną osobę muszę nosić na swoich barkach. I Jezus, widząc te różne opory w naszej ludzkiej naturze, ukazuje nam Samarytanina jako przykład, że On dopuścił do swojego myślenia, do swojej głowy drugiego człowieka i przez to potrafił się tym przejąć i pomóc komuś z przekonaniem. I tego sobie życzmy, bo poprzez drugiego człowieka możemy pięknie kochać Pana Boga.